Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie moi drodzy, króciutki newsik dotyczący między innymi artylerii. Otóż, jak wiecie, na piaskownicy były poczynione pewne próby, testy i tak dalej. Ogólnie ludzie są zadowoleni. Chodzi o to, żeby artyleria nie one-shotowała, żeby była wsparciem, a nie. Obiektem decydującym o wynikach bitwy. Mi to się bardzo podoba, chociaż przyznaję, że to ogłuszenie, które zamierzają wprowadzić, oczywiście to nie jest przesądzone, ale tam przymierzają się do tego, jest także upierdliwe w niektórych momentach, zwłaszcza przy wolnych pojazdach. Dodatkowo, jeżeli mamy artylerię magazynkową albo często strzelającą, no to też będzie to bardzo upierdliwe, bo zasięgi znaczy promienie tych odłamków zostały powiększone, ale właściwie nie to jest najgorsze, bo nie tylko promień został powiększony, ale i rozkład obrażeń wraz z odległością od powiedzmy centrum wybuchu też został zmieniony, prawda? Już Wam to tłumaczyłem w innych materiałach, że obecnie jak jesteśmy na granicy tego powiedzmy okręgu. No to możemy dostać obrażenia, ja wiem, normalnie 500, a tutaj 50, prawda? Na brzegu. Natomiast według nowej technologii, jeżeli ona wejdzie, no to po brzegu, na brzegu będziemy dostawać, nie wiem, w środku powiedzmy 400, a na brzegu 300. Także rozrzut o wiele mniejszy, o wiele łatwiej będzie robić obrażenia graczom, którzy nie mogą bezpośrednio trafić w przeciwnika, albo o wiele łatwiej będzie robić obrażenia na różnego rodzaju przepychaczach, gdzie po prostu nie dość, że można więcej pojazdów objąć właśnie tą strefą wybuchu, to jeszcze można ogłuszyć, i w czasie ogłuszenia, jeżeli dostanie. Prze przeciwnik obrażenia, wtedy na nasze konto również jest różne dobroci są zaliczane. Także jest to fajny system, no i tutaj pojawiły się artylerie siódmego poziomu oraz są artylerie jeszcze poziomu szóstego. Możecie sobie sprawdzić, ja tego wszystkiego nie będę czytał, zrobimy sobie takie tylko porównanie, tu jest na przykład, tutaj są dane Lorraine 155 MLE 50, i ja tutaj też ją mam. No i zobaczcie, jakie są mniej więcej e, różnice. Różnica jest w skupianiu, czyli teraz działa będą o wiele lepiej, szybciej skupiały i będzie po prostu łatwiej trafić w przeciwnika. Zobaczcie celność 069, a czas celowania 5, podczas gdy tutaj mamy. E, zaraz, zaraz. Celność. 0,76, a czas celowania 6,5, więc obniżka, że tak powiem, czas celowania z 6,5 do 5 jest kolosalna. No to jest różnica potężna, którą odczuje każdy. Chodzi o to, żeby Chodzi o to, żeby gracz mógł po prostu szybko przenieść ogień w jakieś tam miejsce i oddać strzał. Normalnie czekamy na to zwężenie celownika bardzo, bardzo długo, prawda? Czasy przeładowania chyba się nie zmniejszają za bardzo. Tu jest 29,8, a tutaj szybkostrzelność 2,1. No to chyba mniej więcej będzie to samo. Obrażenia oczywiście są zredukowane chyba o około połowę, ale splash jest powiększony. Tutaj jeszcze mam dla przykładu S51. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu S51. Mamy celność po tym tak zwanym nerfie, natomiast w tym przypadku jest to buff, oczywiście. Celność, że będzie 0,81, a obecnie jest 0,90. Natomiast obecnie jest czas celowania 8, a będzie. 6,1, no czyli też kolosalna różnica w czasie celowania. Yy, mamy 2 sekundy różnicy tutaj. Oczywiście zasięg odłamków aż 14,3 metra. No i jeszcze dochodzi nam to tak zwane ogłuszenie. Zobaczcie, jakie tutaj są wartości. Maksymalny czas ogłuszenia na przykład na lorce yy, mamy co? 22 sekundy, a tutaj jest potężniejsze działo, więc mamy 28 sekund co tu jeszcze jest takiego ciekawego, sus 141 też 28 sekund, GW Panther to może kogoś interesuje, tutaj 18 sekund, bo działo jest mniejszego kalibru, natomiast celność GW Pantery została ustalona na 0,61, a czas celowania 5,4 sekundy, co w połączeniu z tą obrotową wieżą GW Pantery naprawdę, no, chyba zrobi całkiem, całkiem niezłą artylerię. Bardzo bym chciał sobie tak w normalnej bitwie zagrać artylerią, właśnie z takimi parametrami. Ciekawe, jakie by były moje wrażenia. Na razie tam była artyleria 10 poziomu na piaskownicy, wiadomo. Tutaj macie dane M12 i Crusader, jeszcze tutaj na przykład czas celowania 4,8. Dodatkowo SPG 6 poziomu również się pojawiły jakiś czas temu. Nie robiłem materiału, dzisiaj tylko takie przypomnienie. Zobaczcie, jakie tutaj są wartości. Niestety na szóstym poziomie powinno być kopytko, a tutaj nie ma. Nie wiem, co zamierzają zrobić z kopytkiem. Kopytko przy ogłuszaniu przeciwnika może być bardzo upierdliwe, naprawdę bardzo bardzo upierdliwe. Mamy tutaj czasy celowania poniżej 5 sekund. O, tutaj 6 w przypadku Humelka. No kurka, czemu Humelek tak słabo? 6,1 celność 0,68. A Franca też 6 i 0,7 celność, zasięg odłamków aż 9 metrów. To są oczywiście wartości dla amunicji podstawowej. No, czy to wejdzie? Nie wiadomo, słuchajcie. Dużo szumu zazwyczaj robią, mogą tego nie wprowadzić. Ale ja bym chciał zmianę w artylerii, bo naprawdę i ograniczenie do dwóch sztuk to by było. Nie powiem, że idealne, bo idealne to by było powiadomienie takie jak kiedyś w AW było. Jeżeli pocisk już leciał w naszym kierunku, to wtedy mamy powiadomienie. To by było coś. No ale nie wiem. Nie chcą tego zrobić w każdym razie. Zmiana jest potrzebna. No każdy widzi, co się dzieje jak bardzo artyleria potrafi uprzykrzyć życie, zwłaszcza wolnym pojazdom. Dobra, co jeszcze? W sklepie pojawiło się coś takiego, czyli T265 i T265 patriot. Odnośnie tego, jak patriot będzie zarabiał. Słuchajcie, jest w absolutnym topie, jeżeli chodzi o zarobki brutto, a jeżeli chodzi o netto, też. Przygotowuję właśnie top 5 najlepiej zarabiających czołgów brutto w World of Tanks. Jak się wyrobię, to jeszcze dzisiaj to top 5 będzie. Myślę, że powinno Wam się spodobać akurat takie luźne podejście do tego tematu. Czy opłaca się kupić? Moim zdaniem, tak. No, jeżeli ktoś nie ma czołgu premium albo zastanawia się, mimo niskiej alfy, to jednak mamy dużą szybkostrzelność, można gości gąskować, czego nie można robić wieloma ciężkimi czołgami ósmego poziomu premium. Jeżeli już się Wam uda zgąskować, wtedy można spróbować wydoić. Naprawdę. Ciekawy, ciekawy czołg. Co więcej, pojawiła się możliwość zamiany tego Patriota na zwykły T26,5, co ja zamierzam zrobić, szczerze mówiąc. I tutaj chyba nieważne jest, czy rozegraliście jakieś bitwy, czy nie rozegraliście bitew, po prostu rzeczy, które macie zamontowane na tym czołgu, zostaną przeniesione do waszego magazynu. I WG zdecydowało, że każdy, kto chce zamienić sobie. Takiego w barwach Stanów Zjednoczonych, Patriota, na zwykłego T26.5. Wystarczy, że wyślę ticket do saportu, napiszę, że chcę wymienić i podobno w ciągu kilku dni to nastąpi. Ja zamierzam to zrobić, bo jak wiecie, jestem przeciwnikiem absolutnym. Tego typu malutków. Jestem zwolennikiem kamuflaży. Gdyby Patriot był w barwach jakiejś jednostki amerykańskiej, nawet która nie musiała nigdzie tam w żadnych warunkach bojowych, nigdy być, nawet szkoleniowa, żeby była ta jednostka, ale żeby był kamuflaż i żeby były oznaczenia jednostki bojowej, jakiejś, jak najbardziej byłbym na taki, bym nie wymieniał. Ale no takie coś, że gwiazdki, jakieś orły pomalowane na biało-czerwony, niebieski czołg to nie jest moja bajka. Wielokrotnie już się o tym wypowiadałem. Na pewno będę pisał, tykieta do saportu, żeby mi wymienili na zwykłego takiego, którego sam będę mógł przyozdobić sobie wiadomo czym. Ostatnia rzecz, to nie jest właściwie nic sprawdzonego, ale bardzo możliwe, że nastąpi przetasowanie w ruskim drzewku. ST1 miałaby być poziomem 10, a IS4 poziomem 9. Czy to fajnie, czy to źle, tego nie wiadomo. Bardzo możliwe, że wiąże się to z przerobieniem na model HD czołgu ST1, który będzie bardzo mocny. Oczywiście to są moje domysły, ale tak mi się wydaje, że jeżeli przerabiają na HD, być może pancerz w niektórych miejscach będzie poprawiony i dlatego zdecydu zdecydują się na taki ruch, żeby zamienić e, IST-1, dać na tier 10, natomiast KW-4, KW kurde, ISA-4 na 9. E, co o tym sądzić? Nie wiem, e, czy ktoś z Was lubi jeden czy drugi czołg, wydaje mi się, że to... Nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, na którym tyże jest. Wszystko zależy, i największe znaczenie ma to, jak ST1 będzie wyglądał po zamianie na model HD. I to jest tylko to jedyne pytanie, które nas interesuje właściwie. Dobra, to tyle, moi drodzy. Kurczę, miał być krótki, nie wyszedł jak zwykle długi, ale streszczałem się jak tylko mogłem. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.